Zapewne jako początkujący fotograf bądź operator kamery niejednokrotnie spotykałeś się z takimi definicjami jak czas naświetlania, czułość matrycy, czy też otwieranie bądź przymykanie przysłony, ale nie masz pojęcia, co to tak naprawdę jest. Jednocześnie też nie wiesz, jak sprawić, by twoje zdjęcia z ręki były ostrzejsze, tło ładne i rozmyte, a także by twoje dzieła nie wyglądały jak jeden wielki festiwal kolorowych szumów i utraty kontrastu. To wszystko składa się na tak zwany trójkąt ekspozycji. A czym on jest? Dowiesz się już z tego odcinka, ale do tego celu będziemy potrzebować bardziej otwartej przestrzeni. Okej, w takim razie na czym ten trójkąt ekspozycji w ogóle polega? Mamy te trzy zmienne, o których powiedziałem na początku odcinka i zmieniamy je tak, by najczęściej dostać doświetlony obrazek. Ale niestety w przypadku zmiany na większą lub mniejszą wartość dostajemy pewne skutki uboczne, o których za chwilę powiem. Ale na początek, jeżeli chcecie w ogóle bawić się w trójkąt ekspozycji, musicie całkowicie porzucić tryb automatyczny, ponieważ w trybie automatycznym nie da się w ogóle zmieniać tych wartości. Dlatego trzeba się przenieść na tryb manualny. I wydaje mi się, że po tym odcinku już będziecie wiedzieć, o co chodzi w trybie manualnym i będziecie z niego korzystać coraz częściej. Zacznijmy od czasu naświetlania. Czas naświetlania jest to czas, kiedy otwiera się migawka i światło pada na matrycę. Im dłuższy jest ten czas, tym więcej światła padnie na naszą matrycę, dzięki czemu nasz obrazek będzie bardziej doświetlony. Ale wiąże się z tym pewien problem. Otóż, im dłuższy będzie ten czas, tym matryca więcej obrazu zczyta, przez co jeżeli poruszymy aparatem, kiedy robimy zdjęcie w rękach, bądź nasz obiekt, któremu robimy zdjęcie, się poruszy, to samo zdjęcie będzie poruszone, ponieważ matryca zczytuje, jak powiedziałem, cały czas obraz po otwarciu migawki. Dlatego jeżeli robicie zdjęcia z ręki bądź ruchomym obiektom, zalecam, by ten czas naświetlania był jak najkrótszy, ponieważ wtedy matryca jeszcze nie zdąży zczytać ruchu, no ale oczywiście stracimy trochę światła, dlatego też musimy tym manewrować. Oczywiście jeżeli posiadamy obiektyw ze stabilizacją bądź statyw i robimy zdjęcia statycznym obiektom, wtedy możemy ustawić ten czas jak najdłuższy, jak nam najbardziej potrzeba, ponieważ wtedy nic się nie poruszy. Jeżeli chodzi o film, to jest to tutaj bardziej ustandaryzowane. Najczęściej czas naświetlania jest to dwukrotność waszych klatek na sekundę. Jeżeli aktualnie ja nagrywam w 25 fpsach, to muszę mieć czas naświetlania 1/50, co też zrobiłem. Jeżeli nagrywacie w 30, potrzebujecie 1/60. Jeżeli nagrywacie w 60 fpsach, potrzebujecie 1/120 i tak dalej, i tak dalej. Dzięki czemu dostajemy takie specyficzne rozmycie, które jest bardzo przyjazne i bardzo znane naszym oczom. Teraz przejdźmy do przysłony. Przysłona jest to grupa listków, dzięki której możemy regulować, ile przez obiektyw wpadnie światła na naszą matrycę. Im mniejsza jest wartość F, czyli wartość przysłony, wtedy więcej światła wpadnie na matrycę. No to chyba sprawa jest jasna, musimy kupować obiektywy, które mają najmniejszą wartość F, ponieważ dzięki nim wpadnie nam najwięcej światła, dzięki czemu będziemy mogli robić przy jak najgorszych warunkach oświetleniowych, prawda? No tak i nie. Otóż im mniejsza jest wartość F, tym płytsza jest głębia ostrości, przez co jeżeli na przykład byście chcieli robić komuś portret na f1.7, a jest on bardzo blisko, to wtedy powiedzmy, że nos będzie ostry, a oczy już nie. Dlatego też musimy przymykać przysłonę, żeby złapać i oczy, i nos w ostrości, albo najlepiej całą twarz. Druga sprawa wygląda następująco. Jeżeli robimy na maksymalnej wartości przysłony, czyli na tak zwanej otwartej dziurze, to tak naprawdę nie dostajemy maksymalnie tego, co oferuje nam obiektyw, ponieważ tracimy wtedy trochę na ostrości, na kontraście, trochę zaczynają się kopać kolory minimalnie i jeżeli chodzi o ostrość na krawędziach, ona jest o wiele gorsza. Dlatego też, jeżeli chcemy uzyskać jak najostrzejszy obrazek, wtedy powinniśmy sięgnąć po takie przysłony jak f5.6 czy f8. No ale oczywiście, jeżeli przymkniemy przysłonę, to wtedy nie dość, że tracimy światło, to jeszcze tracimy płytką głębię ostrości, przez co nie możemy zrobić takiego wspaniałego bokeh, czyli rozmycia tła, jakie mieliśmy na f1.7 czy f2.8. No i przejdźmy do ostatniej części trójkąta ekspozycji, jaką jest czułość matrycy, ale zakładam, że większa ilość z was zna to bardziej pod nazwą ISO. No to czym jest ISO? Oczywiście ISO jest to sztuczne podbijanie światła, czyli podbijanie czułości matrycy. Im ISO jest większe, tym obrazek jest bardziej doświetlony, ale przez to zaczynają się pojawiać kolorowe szumy, zniekształcenia, a także utrata kontrastu. Dlatego też radzę po prostu używać ISO jak najmniej. Przynajmniej ja staram się zawsze, by ISO było jak najmniejsze, oczywiście w miarę warunków oświetleniowych. No i teraz pozostaje jeszcze jeden aspekt o ISO, o którym nie każdy doświadczony operator kamery wie, jeżeli chodzi o obsługę aparatów. Otóż, im mniejsze jest ISO, tym mniej ingerujemy w obrazek i ten obrazek jest ładniejszy. Tak,
ale im mniejsze jest ISO, im mniej doświetlony jest obrazek, czyli jest ciemniejszy, tym to ISO będzie bardziej widoczne, ponieważ aparaty nie radzą sobie z ISO, jeżeli jest totalna ciemność. Czyli jeżeli podbijemy na przykład do ISO 1250 i będziemy mieli doświetlony obrazek, to wtedy ISO będzie mniej widoczne, ponieważ sceneria będzie zasłaniać te szumy, a prawdopodobnie jeżeli je w ogóle rzucimy na YouTube'a, to się jeszcze skompresują, dlatego to będzie wyglądać o wiele lepiej. No i to tyle, jeżeli chodzi o trójkąt ekspozycji. Czy nauczyliście się czegoś nowego? Czy może też wiedzieliście o wszystkich aspektach z tego filmu? Napiszcie na dole w komentarzach. Ja tymczasem się z Wami żegnam, ja jestem Maciej Kwietniewski, a to był film na temat trójkąta ekspozycji. Trzymajcie się i na razie.